Dzień dobry Państwu, a w tym wystąpieniu porozmawiamy sobie o tym, gdzie jest chmura obliczeniowa dzisiaj i gdzie będzie w przyszłości oraz o tym, jak kształtuje się chmura, jeśli chodzi o zmieniające się regulacje prawne. Mam na imię Daniel Kozłowski, jestem adwokatem i kancelarzem w Kancelarii Kochański a Partnerzy, a moim i Państwa gościem jest Grzegorz Pędzisz, CIO Widea Banku. Dzień dobry Grzegorzu. Witam serdecznie. Grzegorzu, jak dobrze wiesz najlepiej, chmura nie jest obcym zagadnieniem wśród polskich przedsiębiorców. Nawet możemy powiedzieć więcej, rozwija się dosyć dynamicznie. Mamy rok chmury, mamy wiele wydarzeń, jak chociażby część tego wydarzenia poświęconego zagadnieniom chmurowym. Mamy też wielkie inwestycje globalnych dostawców usług chmurowych w Polsce opiewające na prawie 10 miliardów złotych. Jednak pojawia się jakieś ale. Ty jako przedstawiciel sektora bankowego wiesz bardzo dobrze, że niestety mamy niechlubny wyjątek, jeśli chodzi o regulacje bankowe, wynikające z jednej strony z dosyć restrykcyjnego prawa bankowego, ale również wynikające z tej bolączki, która trawi zawsze zmiany prawne, to znaczy, że prawo zbyt wolno podąża za technologią. I co prawda, mimo istniejącej od 7 lat rekomendacji D, mówiącą o środowisku IT w bankowości, mimo komunikatu z 2017 roku oraz ostatniego komunikatu ze stycznia 2020 roku, sektor bankowy, jak wiemy, wciąż jest pełny obaw. Ty tych obaw chyba tak wielu nie miałeś, ponieważ już z 2017 roku rozpocząłeś w zasadzie pierwszy w Polsce projekt wdrożeniowy w bankowości chmury obliczeniowej publicznej. Czy możesz nam powiedzieć, skąd w ogóle ten pomysł, jakie są twoje odczucia i dlaczego to w ogóle zrobiłeś? Dzięki, tak ładną klamrą zamknąłeś kilka lat. Ja bym powiedział, że tak jak sam wymieniłeś, dwa komunikaty i nasze rozpoczęcie pracy z chmurą publiczną jeszcze w 2017, no to jasno pokazuje, że dużo się zmieniło na tej przestrzeni czasu. Dla nas to była taka podróż trochę nieznana, bo w 2017 roku, przypominam, była rekomendacja D, ale nie było komunikatu chmurowego i on w żaden sposób nie pomagał, skoro go nie było, we wdrożeniu tejże chmury publicznej. Myśmy przeszli całą ścieżkę edukacyjną jako pionierzy, a wiadomo, że pionierzy strzał w plecach nie liczą, bo taka jest przywara tej roli. Myśmy przeszli drogę, powiedziałbym, ucznia, jednocześnie później profesora w tej dziedzinie, no bo pamiętajmy, że pomimo udanego wdrożenia musieliśmy się dostosować do nowego komunikatu, który wyszedł, tak jak powiedziałeś, chwilę po tym, jak my ukończyliśmy pierwsze wdrożenie. Następnie doszliśmy do drugiego komunikatu chmurowego. W międzyczasie wspólnie z ZBP i Forum Technologii Bankowych, również przy waszej kancelarii mocnym wsparciu, wydaliśmy Polish Cloud standard w zakresie wdrożenia chmurowym. W związku z czym ta droga i to doświadczenie jest bardzo bogate. Czemu żeśmy weszli? No weszliśmy dlatego, że po prostu jesteśmy innowatorami i nie baliśmy się ani wyzwania, które stało przed nami w zakresie chmury obliczeniowej. Widzieliśmy, że cały świat w tym kierunku idzie, w związku z czym traktowaliśmy to trochę jako oczywistą oczywistość, że należy brać pod uwagę tego typu możliwości techniczne i wykorzystać je, jeżeli tylko dają oszczędności, jeżeli tylko dają przewagi konkurencyjne, a takowe nam dawały. To, co jakby stało się troszeczkę naszą bolączką, czyli dostosowanie się do rekomendacji, czy też do komunikatu chmurowego, no też było troszeczkę kosztem tego, że rynek wcześniej bankowy nie szedł tą drogą, czyli nasze doświadczenia były pewnie nowatorskie. Dzisiaj mamy Polish Cloud, dzisiaj mamy nowy komunikat chmurowy KNF-u, otwartość rynku pod tym kątem, otwartość regulatora na rozmowę z rynkiem. Mamy liczne fora, mamy Polish Cloud Academy, mamy banki, które od wielu, wielu miesięcy przy Polish Cloud również uczestniczyły w spotkaniach i dowiadywały się, jak tą chmurę wdrażać. Dzisiaj jest zupełnie inna rzeczywistość, dzisiaj jest łatwiej, co nie zmienia faktu, że dalej obawy jakieś istnieją, bo przecież podstawy prawne, jak wiesz, się nie zmieniły w tym zakresie. To tak pokrótce odpowiadając na twoje pytanie.
No dobrze, a biorąc garściami swojego doświadczenia, co było najtrudniejsze w tym wdrożeniu jeszcze, które miało miejsce przed wydaniem najnowszego komunikatu chmurowego? Najtrudniejsze zdecydowanie jest dostosowanie współpracy z głównym dostawcą w zakresie chmury publicznej na warstwie prawnej, czyli warstwie umowy. To jest oczywiście dokument, który nas wiąże, który jednocześnie jest podstawą do tego, żeby wypełniać wszelkie regulacje KNF-owe w tym zakresie, czy też przepisów prawa. A jak wiemy, dostawcy chmury publicznej operują szablonami umów dostosowanymi do ogółu rynku. W związku z czym ingerencja w tą umowę, zawarcie odpowiednich aneksów, uregulowanie specyficznych dla sektora bankowego tematów, no było największym wyzwaniem. Najdłużej nam zeszło w tym aspekcie dojść do porozumienia. Z sukcesem doszliśmy, natomiast to było faktycznie największe wyzwanie. W drugim rzędzie oczywiście te elementy, które są skupione na operacjach wewnątrz IT, na dostosowaniu procesów pod specyfikę chmury, nad zapewnieniem odpowiedniego planu wyjścia z chmury, planu ciągłości działania, testowania tego rozwiązania, no to oczywiście rekomendacja DE już tutaj się kłania i odpowiedni poziom zabezpieczenia systemów bankowych. To było w drugim stopniu trudne, ale zdecydowanie umowa i ta warstwa regulacyjna najbardziej. Mhm. A jak oceniasz zmiany wprowadzone przez komunikat chmurowy w roku 20 w styczniu? Czy twoim zdaniem ta droga, którą pokonałeś, byłaby krótsza albo przynajmniej lżejsza w stosunku do tego, z czym musiałeś się zmierzyć przed wydaniem tego najnowszego komunikatu? No to jednoznacznie muszę odpowiedzieć, że byłaby krótsza, bo sam uczestniczyłem w opracowaniu Polish Cloudu, który mam nadzieję pomógł też w wypracowaniu komunikatu chmurowego. Przecież spotykaliśmy się z KNF-em w otwartych spotkaniach, dyskutowaliśmy, składaliśmy uwagi do draftów przecież tych regulacji, w związku z czym no na pewno musi to pomagać uczestnikom rynku obecnie. Na ile byłaby krótsza? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to nie tylko komunikat chmurowy się przyczynia do tego, żeby była krótsza, ale przede wszystkim te ostatnie kilka miesięcy, a bym powiedział nawet rok współpracy na Forum Technologii Bankowych i Związku Banków Polskich, wielu banków, większości banków sektora, wymiany myśli, wymiany informacji, prezentacji naszych wdrożeń czy innych wdrożeń w chmurze obliczeniowej, to jest główne koło zamachowe, które poza komunikatem chmurowym daje większą świadomość i umożliwia kolejnym bankom łatwiejsze wejście w chmurę. Także gdybyśmy byli parę lat temu w tej sytuacji, to zdecydowanie według mnie nie trwałoby to wdrożenie od tej pełnej legislacyjnej strony ponad 2,5 roku, tylko pewnie rok i z sukcesem to było zakończone za pierwszym razem. Mm-hmm. Powiedziałeś, w zasadzie wspomniałeś o Polish Cloud, którego moja kancelaria miała przyjemność również współtworzyć. Pracujemy nad wersją 2.0. Jakbyś nam w dużym skrócie powiedział, w jaki sposób Polish Cloud to wdrożenie pomaga, ten proces wdrożenia ułatwia lub skraca? Albo jedno i drugie. Polish Cloud to jest swojego rodzaju almanak tego, jak podejść do wdrożenia chmurowego, czyli odnosi się do tych oczywiście specyficzny dla sektora bankowego, żeby tego też nie przenosić na sektory nieregulowane tak dosłownie, bo tam tych rzeczy regulacyjnych nie ma. Natomiast dla sektora regulowanego, dla bankowości to jest taki guideline, co i jak należy zrobić w oparciu o komunikat chmurowy, w oparciu o przepisy prawa bankowego, w szczególności artykuł 6. Więc jakby nie pozostawia wątpliwości, na czym należy skupić uwagę i w jakiej kolejności. W ten sposób pomaga, czyli staje się ściągawką, jak należy wdrożyć, jak należy wejść w clouda. Ale nie zastąpi oczywiście odpowiedzi merytorycznych na punkty, które są w nim zawarte. Organizacja musi się dostosować, musi być świadoma tego, jak duży jest to wysiłek, zarówno operacyjny, jak i właśnie ten legislacyjny, organizacyjny, compliance'owy, prawny wewnątrz organizacji. I myślę, że tutaj akurat Polish Cloud Academy bardziej odpowiada na ten aspekt szkoleniowy dla organizacji, ale sam dokument to taki, tak jak powiedziałem, almanak dla banku. Kolejne pytanie w zasadzie dotyczy przyszłości rozwiązań regulacji chmurowych, to znaczy mamy w Polsce dosyć restrykcyjne wciąż prawo bankowe, mamy
komunikat chmurowy, który nieco bardziej w stosunku do poprzedniego komunikatu rozjaśnia pewne kwestie budzące duże wątpliwości. Pytanie, jak z punktu widzenia kogoś, kto na co dzień nie zajmuje się prawem, ale musi go niestety stosować i nieodłącznie jego życie jest związane z tym, że musi podążać za procedurami nakładanymi przez nadzór bankowy lub ustawodawcę. Jakie ty bolączki widzisz i jaki kierunek zmian widzisz, jeśli chodzi o regulacje prawne? Tak jak powiedziałeś, nie jestem ekspertem w zakresie regulacji prawnych, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. Niemniej poruszając się w tej tematyce, widzę główne przyczyny opóźnień we wdrażaniu czy pewnego rodzaju komplikacji we wdrażaniu, szczególnie rozwiązań przetwarzających tajemnicę bankową w chmurze publicznej. Upatruję ich zarówno w prawie bankowym w artykule 6, szczególności w zakresie łańcuchowego outsourcingu, jak i przetwarzaniu danych ewentualnie poza EOG, to byłyby te elementy, gdyby były unormowane bądź w jakiś sposób, w specyficzny sposób dla bankowości pod chmurę publiczną zdefiniowane, z pewnością by pomogły. Jak powinny być zdefiniowane, to prędzej pytanie do ciebie. Niemniej te elementy wstrzymują dynamikę procesu wdrożeń w chmurze. Natomiast drugim aspektem jest odpowiedź rynku, szeroko rozumianego rynku dostawców chmurowych, którzy według mnie tą lekcję odrabiają, ale z nie tą dynamiką, którą rynek by się spodziewał. Gdyby były dostępne umowy na rynku, czy to z jednego dużego dostawcy różnych rozwiązań chmurowych na rynku, czy też konkretnych już rozwiązań, które by odpowiadały na komunikat chmurowy, które by go adresowały wprost, tak jak on je definiuje, te zagadnienia prawne wymagane dla banku, to zdecydowanie łatwiej by byłoby dla banku wejść w dane rozwiązanie, bo ono byłoby powielalne, po prostu byłoby stosowalne, a nie za każdym razem negocjowalne z danym dostawcą. Także te dwa aspekty, wydaje mi się, są kluczowe, żeby ten rynek mocno zdynamizować i otworzyć dla banków. To jest dosyć znamienne, co powiedziałeś, bo ta diagnoza, jak widać, jest taka sama zarówno w świecie prawników, jak i w świecie ludzi zajmujących się stricte IT. Pytanie więc, czy mimo twoich doświadczeń albo dzięki twoim doświadczeniom polecasz albo wspierasz banki lub kibicujesz bankom w dalszych wdrożeniach chmurowych? No ja muszę, na całym sercem wspieram, bo jestem częścią tego środowiska i zdecydowanie widzę, zresztą jako technolog od strony IT, że to ma same korzyści dla banku. Oczywiście możemy rozróżnić, w jakie obszary funkcjonalne czy w jakie przetwarzania danych powinniśmy umieszczać w chmurze, jak się zabezpieczać pod kątem ciągłości działania, ale tak, chmura jest tym kierunkiem, który musimy wybierać, który wybieramy i czekamy na te zmiany regulacji z całą pewnością, a czekamy jednocześnie wdrażając, czy to środowiska testowe do chmury, czy rozwiązania, które nie przetwarzają bezpośrednio tych danych objętych tajemnicą bankową, tudzież pojedyncze, bardziej restrykcyjnie traktowane wdrożenia w oparciu o cloud publiczny. Absolutnie jest to kierunek, wspieramy go w dalszym ciągu. Polish Cloud 2.0, pracujemy wspólnie przy FTB i Związku Banków Polskich, więc myślę, że ciąg dalszy nastąpi po prostu. Grzegorz, dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne, dziękujemy.